Mieszkającej samotnie aktorce, Teresie Lipowskiej, bardzo brakuje spotkań z rodziną. Jest przerażona zaistniałą sytuacją. Na szczęście troszczy się o nią syn, choć i z nim ma znikomy kontakt. Rozpacz, że coś takiego nas spotkało. Czuję się rozbita, załamana, nie mogę się odnaleźć w tej sytuacji, wyznaję szczerze dobremu tygodniowi Teresa Lipowska, 82, l reklama władze wezwały, by czas spędzać głównie w domu, unikać skupisk ludzi. To zalecenia, szczególnie istotne dla seniorów, którzy są najbardziej zagrożeni koronawirusem. Aktorce niełatwo trwać w czterech ścianach. Charakter nie pozwala jej spokojnie siedzieć. Z natury jestem osobą aktywną, pełną energii. Zawsze gdzieś pędzę, coś załatwiam, wyjaśnia tygodnikowi pani Teresa. Do tego. Nie jest robótkowa jak jej koleżanki, które dziergają na drutach i haftują. Ona woli jeździć na rowerze w lesie Kabackim, spotykać się z seniorami. Liczyła też, że podreperuje zdrowie w sanatorium, ale zrezygnowała z planowanego wyjazdu. Lubi swoje mieszkanie na warszawskim Ursynowie i dobrze się. W nim czuje klimat tworzą meble przywiezione z dawnego domu. Otoczona jest bibelotami oraz zdjęciami bliskich ukochanego męża Tomasza Zaliwskiego 75 L, siostry, rodziców. Mam sporo lat, mnie już niewiele czasu zostało, każdy dzień jest dla mnie stracony, martwi się. Stara się jednak odnaleźć w nowej rzeczywistości. Często rozmawia z przyjaciółkami przez telefon, komentują na bieżąco sytuację organizuję też sobie zajęcia. Porobiłam już porządki w szafach, w szufladach. Jestem szalenie szybka, śmieje się gwiazda. Czytaj więcej na następnej stronie.